Piwo Grodziskie, historia Piwa Grodziskiego sięga roku 1301. To już powtarzałem kilka razy, ale jeżeli Państwo nie macie takiej pamięci historycznej, to jest okres, pewnie każdy z Was oglądał film z Melem Gibsonem, Braveheart. To jest właśnie w tym okresie się dzieje akcja tego filmu, tak więc dosyć dawno temu, czyli 714 lat temu. I przez cały okres tych kilkuset lat ten styl piwa był produkowany w Grodzisku. Także w końcu powstał jakiś wzorzec tego piwa, który funkcjonuje już jako taki wzorzec od ostatnich, załóżmy, 100-200 lat. Na czym polega fenomen piwa grodziskiego? Przede wszystkim jest to woda. Jest to słód pszeniczny, dymiony drewnem z drewna dębowego, co jest bardzo istotne, dlatego że drewno dębowe daje specyficzny aromat, który nie można powtórzyć na przykład drewnem bukowym, który jest używane masowo przy produkcji piwa w Niemczech na przykład. Co dodatkowo wyróżnia to piwo? Drożdże grodziskie są to drożdże górnej fermentacji, są to drożdże zupełnie inne niż które są używane do produkcji typowych lagerów. Powiem taką krótką historię na temat tych drożdży grodziskich. Te drożdże prawdopodobnie wyginęłyby, gdyby nie bohaterski czyn pana Andrzeja Sadownika, jednego z prezesów domowy, który we własnej lodówce przez ponad 20 lat przechowywał te drożdże i przekazał nam je, wiedząc, że jesteśmy w stanie je dobrze wykorzystać, i za co jesteśmy zresztą bardzo panu Andrzejowi wdzięczni, bo możemy w tej chwili powiedzieć, że używamy dokładnie takich samych drożdży, jakie były używane historycznie. I oczywiście ostatnim elementem, może nie ostatnim, ale elementem wyróżniającym piwo grodziskie jest użycie polskich chmielów. Te chmiele mają w piwie grodziskim zadanie oczywiście aromatyczne, czyli muszą nadać goryczki, aromatu temu piwu, ale również mają znaczenie ochronne, dlatego że to piwo, styl piwo grodziskie, to jest piwo o niskim poziomie alkoholu, które wymaga szczególnej ochrony. Natomiast drożdże mają swoje właściwości przeciwbakteryjne i również chronią to piwo. Ważne jest również, że to piwo po rozlaniu, ono jest nie pasteryzowane i ono polega kolejnej refermentacji w butelce. To jest coś, co nadaje bardzo specyficzny charakter temu piwu. To jest to, co wyróżnia piwo grodziskie, prawdziwe piwo grodziskie, od piwa grodziskiego, które jest produkowane w innych miejscach, ale niestety nie jest zgodne ze stylem. Piwo grodziskie musi być refermentowane, dlatego że tylko refermentacja zapewnia odpowiedni poziom CO2 w piwie. To musi być 9 gramów na litr, tak, Krzysztof? Co najmniej. Jeżeli byśmy chcieli wyprodukować piwo grodziskie bez refermentacji, maksymalna ilość tego jest 6, dlatego że takie piwo, które by było nierefermentowane, musiało być pasteryzowane i musiałoby później niestety źle skończyć w pasteryzatorze. Okej. Myślę, że to wszystko, co było na slajdzie, ja już zdążyłem powiedzieć, wyprzedziłem to, co zostało przedstawione. Piwo grodziskie, piwo z grodziska to jest jeden z produktów, jeden z rodzajów piwa, które tutaj produkujemy. Chcieliśmy, powiem, iść z szerszą gamą produktów do konsumenta, dlatego że przede wszystkim tradycje piwowarstwa w Grodzisku to jest jeden styl piwa, ale to nie jest tylko jedno piwo i to są różne takie kulturowe elementy, które w trakcie rozmów z grodziszczanami, z dawnymi pracownikami odkryliśmy, że piwo grodziskie to nie tylko było to piwo klasyczne o niskim poziomie alkoholu czy 1%, ale to również było piwo trochę mocniejsze. Inspirując się tym piwem mocniejszym, stworzyliśmy piwo bernardyńskie. To piwo ma 6,5% alkoholu. Ono również jest produkowane z słodu pszenicznego wędzonego, dymionego. Również jest refermentowane w butelce, czyli spełnia cechy stylu piw dymionych.
jednocześnie jest pełniejsze w smaku i tak jak piwo grodziskie jest idealne po to, żeby ugasić pragnienie w letnie dni, tak to piwo również potrafi ugasić pragnienie w chłodniejsze dni. I oczywiście musieliśmy dodać coś od siebie, ale to nie jest tylko nasza fantazja, ale to jest efekt rozmów z państwem, z mieszkańcami Grodziska. Odkryliśmy, że piwo grodziskie było często spożywane z sokiem. I oczywiście tutaj znawcy piwa spoza Wielkopolski, piwni fryccy, tak, tak może to mogą być zbulwersowani. Jak to możliwe? No piwo z sokiem, to przecież to jest coś brzydkiego. Ale skoro ludzie od wielu lat coś takiego spożywali, no to dlaczego nie mielibyśmy do tego wrócić? I stąd pomysł, żeby również wyprodukować piwo o smaku czerwonej porzeczki i piwo z kwiatów czarnego bzu. Z nazwą tego piwa kwiaty czarnego bzu jest mały problem, dlatego że kwiaty czarnego bzu są białe. Ale z kolei nazwać piwo z białych kwiatów czarnego bzu to by było mało czytelne dla konsumenta, ale stąd kolor tego piwa. Ono nie jest czarne, ono nie jest ciemne, ono jest jasne i tak ma być. To nie jest żaden błąd. Tak ma być. Nieodłącznym elementem kultury piwa w Grodzisku jest sposób serwowania, konsumowania tego piwa i pokal grodziski. Pokal grodziski to jest ikona tego stylu, ikona tego piwa. Na naszych butelkach pozwoliliśmy sobie również umieścić tą ikonę jako element wyróżniający. Znajdziecie ją Państwo na szyjce butelki. Ale również pozwoliliśmy sobie, chcąc uczcić tą tradycję, wyprodukować w hucie w Krośnie 714 specjalnie ręcznie wyprodukowanych pokali, które nawiązują, które są wzorowane na tradycyjnym pokalu grodziskim. Te 714 pokali to 2015 minus 1301, stąd się bierze te 714. To jest ilość lat, które upłynęły od momentu, kiedy według pierwszych zmianek było produkowane piwo w Grodzisku. I te pokale, żeby jeszcze wzmocnić ten przekaz, zostały ponumerowane kolejno od 1 do 714. Mamy plan, żeby pokal z numerem 1 przekazać najważniejszej osobie w państwie. I na pewno to zrobimy. Jeszcze tego nie uczyniliśmy, ale na pewno w najbliższym czasie zrobimy. To nie jest nasza żadna manifestacja polityczna. Jeżeli chodzi o dystrybucję tego piwa, piwo będzie dostępne we wszystkich sklepach specjalistycznych w Polsce. Jest na pewno dostępne we wszystkich sklepach z alkoholem w Grodzisku, również w Poznaniu. Jest ono bardzo, bardzo szeroko dostępne. Ale dlaczego mielibyśmy się tylko ograniczać do regionu Wielkopolski i do Grodziska z dostępnością tego piwa? Dlaczego inni ludzie w Polsce mieliby żyć w nieświadomości czy bez możliwości skosztowania tego piwa? I dlatego dystrybucja tego piwa jest ogólnopolska. Jest ono już w tej chwili dostępne w kilku sieciach handlowych. Docelowo ma być dostępne w znakomitej większości tych sieci. Uważamy, że dobry produkt powinien być dostępny szeroko, dlatego że każdy konsument powinien mieć możliwość, żeby cieszyć się jego smakiem.